Witam Was tutaj, cześć, czym Avizonosz. Zapraszam Was na 49. odcinek z City Skylines PlayStation 4. Zaczynamy! No i lecimy. Dzisiaj odcinek trochę będzie inny, krótszy, prawdopodobnie 49, jak widzicie. Już tuż, tuż przed nami dzisiaj będzie dużo informacji takich ogólnych. 50 odcinek jest w ten weekend o godzinie 19:50. Od 19:50 do 20:30 będzie live. I zapraszam bardzo chętnie na niego. Jeżeli chcielibyście jakąś ewidentnie rzecz, którą byście chcieli zobaczyć na w tym odcinku 50, piszcie w komentarzu i tak dalej. Natomiast tak, dzisiaj się zajmiemy, bez względnych tam dalej, kotkami. Taką rzecz bym wolał zrobić przed 50 odcinkiem. Jeżeli nam starczy czasu, to jeszcze może się zajmiemy pociągami, chociaż głównie bym się zajął kotkami samochodowymi dzisiaj. Tak, i jeszcze z takich rzeczy informacyjnych, przemysł chce się rozbudować, dajmy trochę przemysłu i będziemy się już zajmować kotkami. Jak pewnie zauważyliście, pojawi się nowy dodatek do Cities na czwórce. Ten dodatek się oczywiście nazywa Natural Disasters. Pojawiła się o tym informacja już na moim kanale, natomiast ja chciałbym tylko powiedzieć, co się dzieje z seriami takie tam. Natomiast kiedy pojawi się dodatek Natural Disasters, będą dwie serie z Cities prawdopodobnie jednocześnie robione. Jedna to będzie ta, druga to będzie nowe miasto z Natural Disasters. Natomiast to miasto będzie po prostu przez te, powiedzmy, będziemy robić w tym mieście drogi ewakuacyjne, jakieś służby ratownicze i takie tam. Natomiast w kolejnym odcinku, czyli to będzie może jakoś 2-5 dni maksymalnie po wydaniu dodatku, zrobimy kompletną rozwój. Kompletne zniszczenie w naszym mieście, to znaczy meteoryty, trzęsienie ziemi, jakieś dziury z ziemi, powodzie, oczywiście tsunami, takie różne rzeczy tu będą się działy, no, oczywiście też będą trzęsienie ziemi, chyba też mówiłem. No i chodzi o to po prostu, żeby zniszczyć to miasto i na spokojnie zacząć nowe, w którym nowym mieście będziemy się od początku zajmować, trochę inaczej będą też odcinki wyglądać w nowej serii, jak się już to pojawi. Natomiast na razie żyjemy tą serią. Natural Disasters ma się pojawić 15, chociaż dobrze wiemy, że to się zazwyczaj pojawia tydzień później, więc ja na razie nie mówię dokładnie, kiedy się to pojawi. Znaczy powiedziałem w tamtym odcinku, wiemy, takim bonusowym, że mniej więcej mówią, że wtedy, więc na razie się trzymajmy tego, że mają wtedy to wrzucić. Jeżeli nie, no to to nie moja wina, dobrze, przyspieszyć ten czas. Tu im się kończy podobno ropa. Wtedy jak się skończy wszystkim ropa, weźmiemy sobie na las. Albo nawet na zwykły przemysł, to już zobaczymy. Natomiast tak, zacznijmy, wróćmy do tych korków. Mamy 3 minuty i już jest taki dobry czas. Tak, czekajcie, bo tutaj widzę, że trochę cmentarzy jest do powłączenia. Co? Ale no dobrze, zacznijmy może od tej dzielnicy tu. Czy tu się jakieś korki robią? Tu jest coś czerwonego, ale szczerze powiedziawszy nie wiem czemu. Tu po prostu są blisko skrzyżowania. Pociągów na razie nie będziemy się interesować korkami. I tutaj coś się dzieje. Widzę, że to coś trzeba rozładować drogą ekstra, którą byśmy sobie pociągnęli może stąd. Dzisiaj, jeżeli kogoś nie interesują takie rzeczy, jakie mówię na początku, co będziemy robić, no to szczerze mogę powiedzieć, że nie musi oglądać. Ale, jak zawsze, coś na pewno jeszcze wymyślimy, prawdopodobnie po prostu. Zróbmy sobie tutaj dwa pasy, to może będzie trochę lepiej się to zjeżdżać. Jak zawsze,
Możemy zrobić im tu tyle pasów. Co nie? Takie by się. O, idealnie. Trzy pasy to. Dobra, to tu powiedzmy, że kolejki będą się rozładują. W drugą stronę wyjazd. Tutaj wiesz co? Można po prostu tak zrobić. I to tyle. Bo tu jest niby ta droga i jakby coś to macie. Służby miejskie też się dzisiaj prawdopodobnie zajmiemy. I tak. Tu jest jedna rzecz, którą możemy zrobić. Ta rzecz zwie się rondo. A konkretniej, to żeby było jeszcze lepiej, to trochę trzeba byłoby tu zminiaturyzować przejazdy. Czekajcie, czy jak to wyburzę? No właśnie. Tego się obawialiśmy. Tak, czekajcie, bo jak my weźmiemy. Nie, będziemy to zbudować. No, to sobie musimy podłączyć, niestety. Niestety. Ale z tej strony, gdzieś ta droga konkretnie jedzie. No dobra. Coś tam miała być taka główna bardziej. Dobra. Przenieśmy ten budynek. I tu zrobimy im drogę do góry. Tak, żeby. Coś mi się tutaj okno otwiera. Gdzie dla dziś robimy. O, do góry, do dołu, do góry, do dołu. Tak. Tak. Po to, żeby było mniej skrzyżowań, jakby ktoś się zastanawiał, po co ja to robię. Tak samo tutaj, z tym, że tu będzie zjazd. Tu. A nie się uda. Nie. Nie to nie. To będzie do góry. Tak może do góry lepiej wygląda. A tutaj się ładnie udało. Teraz zróbmy tu też taki jak najkrótszy. Wolałbym to krótsze. Czekaj. O, idealnie. Dotąd i dotąd. I tu przemysł może się budować, tak? Tak. Popyt spokojnie jeszcze powinien nam przez jakiś czas działać. Z tego co wiem. Tu jest trochę magiel, wagiel. I zobaczmy na tramwaje. Czy tu jest jakiś przystanek? Okej, tu nie ma przystanku. Wiecie co możemy zrobić? Puścić tory. Tu. I co nam to da? No, a powiem wam, że dużo, bo wyburzymy to i to. I powinno to się trochę rozładować. W sensie, że wszystko będzie tutaj wjeżdżać. Tu zrobi się z kolei trochę większa droga. Ze światłami. Ale powinno być lepiej. Dalej. Co? Powiedzmy, że jesteśmy w trakcie rozładowywania tutaj korków. Choć idealnie. Co my tu jeszcze możemy zrobić, to jest puścić tu do góry trasę. Tu i tu w dół. To nie wygląda dobrze. Okej. Okay. Dobrze, nie, nie jest dobrze. Tak, i tramwaje mogą sobie zawracać jak chcą. Dzięki temu możemy tą drogę zmienić na taką dużą. To się powinno im tu lepiej przełożyć. Jeśli coś tu jeszcze można zrobić, tak, teraz wbrnęliśmy w tramwaje i tu będzie problem. Tak. Tak i tu byśmy jakoś wjechali. Widzę, że chcesz gdzie indziej wjechać. A ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, wiesz. O, idealnie. Dobrze, i dzięki temu możemy tutaj całkowicie. Tak, tutaj wróćmy do tej małej drogi. Natomiast tu zrobimy sobie tak, jak to było wcześniej, czyli. Proszę bardzo, ciach, ciach. I tu po prostu będzie zjazd. Tak, to będzie chyba. Powinno to według mnie lepiej działać teraz. Tylko się tu przystanek nam przestawi teraz, bo widzę, że jest problem. Przystanek jeden będzie tu. Przystanek numer dwa, jak. Aha. Świetnie. Coś się nie chce. Coś tak tu został. Wiem, co mam zrobić.
Update. Serio? Cały czas marudzisz? Czekaj. Zobaczmy. Nie ta, nie ta, ta. Dobra. No weź, żeś się. Trzeba cię przenieść, tak? Bo tu się robią korki. To jest przemysł. Dobra. I tu te tramwaje powinny, o właśnie, w ten sposób teraz zjeżdżać. Tak, wyszło, mieliśmy usuwać kotki. Dobrze, tu wrócimy. Wrócimy tu jeszcze w tym odcinku, albo ja później wrócę. Tutaj, ojejku. Co my tu możemy zrobić? Tu możemy zrobić dużą drogę. To jest metro. No dobra, to do tamtego metra. Nie, chyba nawet ta duża będzie tutaj dobra. Doda tam się trochę pasy porozkładają, ale dobrze będzie. Z tego co widzę, tak, tutaj jest naprawdę napięta sytuacja. Jeszcze, żeby im tu może poprawić sytuację, to dajmy im tu dużą drogę. Oj. No, to będą sobie mogli od razu dwoma pasami zjeżdżać. Dobrze, to tu powiedzmy, że jest w miarę lepiej. To są tory tramwajowe, to nie? Tak, tutaj są korki. Widzimy. Duże. Tu możemy zrobić coś takiego z ekranami akustycznymi. Tego ostatnio bardzo rzadko ekrany akustyczne używamy. Nie wiem czemu, może by im się przydały. Chociaż, no chyba tu się by im przydały. Po prostu dawno, jak budujemy autostradę, to już najczęściej gdzieś pod ziemią. Dobrze, czy ten tramwaj już wrócił? Okej, jest. Dobrze, to tramwaj ciebie przenosimy tu. I teraz wracamy z tą drogą. Nie autostradą, tylko z tym dokładnie. Ciach, ciach. I tutaj ciach. Dobrze, teraz powinno być dobrze. Coś tam się porozwalało, to się naprawi. Dalej. Tak. Tu jest trochę ruch. Aby to przyspieszyć, możemy niby to powiększyć. Ale tak szczerze, to nie wiem, czy coś jeszcze. Bo tutaj są spalarnie. No nie wiem, to chyba tyle. Tak. I tu jest ten przejazd. To można byłoby zrobić. Im na większą drogę, bo to jest jedyna droga tutaj do tego przemysłu. Tak, i tu będzie lepiej, tu jest lepiej. A tu, tylko nie wiem, czy to się nam uda. Myśmy nawet sobie wrzucili takie coś. O. O, tu jest duży rozjazd. I tak samo tutaj. Co prawda trochę zwolni to im tu przyspieszenie, ale będą mogli lepiej sobie wymanewrować. Choć się pojawiły tu światła. Na szczęście tylko tutaj. Dobrze, nie powinno być tu już tak źle. Dalej. Korki, korki, korki. Tutaj tunel jest trochę. No dobrze. Tu jest dobrze. Tu. Ujujuj. To mi nie wygląda dobrze i sądzę, że to trzeba by nie przenieść. Więc zacznijmy opróżnienie tego. Tak, tu są tory tramwajowe. Tu też są tory tramwajowe. Widzę, że będzie problem. Więc zacznijmy od wyburzenia tych kawałków. To nam trochę przyspieszy. Park niestety też wyburzymy. I dalej. Dalej, dalej, dalej. Tu są tory. Tu też są tory. Odciążymy tutaj całą tą drogę, żeby nie było torów tramwajowych. I tak, autobus skoczył nam już z powrotem, natomiast stąd dotąd i tu sobie będzie takie rondo. Czy szybkie? No nie wiem, czy szybkie. Tu chyba jakieś budynki? Nie. To takie zwykłe, komercyjne chyba. Tak. Tu i tu.
I teraz, aby im tu nie było mało pasów, to dajmy zakręcik. Tak, zakręcik. Najpierw musimy mieć miejsce na zakręcik. Tutaj, tutaj i nawet chyba nam się uda bez wyburzenia tego. Teraz tak. Ulepszmy to. Może jednak będzie tutaj trasa. Tu, tu i tu. I teraz tak. Mamy tutaj dużą trasę z tramwajami. Dobra, to na razie wpuścimy do środka te tramwaje. Jeżeli nie będą się robiły problemy, no to jakoś to przeżyjemy. Korki znaczy. Czyli jeszcze większe niż były. Ciach, ciach, ciach. Tu widzę, że chyba jakiś przystanek był, tak? Dobra, to się przystanki poprzestawiają, bo tutaj trochę rozwaliliśmy im. I co tu było? Teraz budynki poprzewracajmy. A, bo tu tknęliśmy trochę tej starej, dobrej dzielnicy, tak? Do środka sklepy. Tu widzę, że są większe sklepy. I tutaj chyba też. No dobra. Jakoś się tu powrócamy. Tak, cmentarz nie musi się jeszcze opróżniać, bo już widzimy, że jest po problemie. I korki tu są. I to nie małe. No ale zobaczymy, może trochę rozładuję tutaj ciśnienie. Bo to jest jedno, ale tu jest tragedia. I tu szczerze powiedziawszy nie mam do tego pojęcia, co by im tu zrobić, aby to tylko odciążyć. Możemy niby... Bo tu jest jeszcze to. Czekajcie. Właśnie nie będzie tutaj to takie łatwe. Mam nadzieję, że w ogóle po tej aktualizacji, no bo żeby pojawił się dodatek, musi być aktualizacja, dodadzą z powrotem możliwość tam edytowania tych rzeczy. Chyba wiem, co tu trzeba zrobić. Tylko najpierw, zanim to zrobimy, trzeba usunąć ten tu przystanek i tą oto tu drogę. Wiem, brzmi to brutalnie, ale spokojnie, zaraz to się wynagrodzi. Bo oni po prostu tutaj zwalniają, bo jest tu ta droga. Ta droga jest tu z tramwajami, a tu jest bez niczego. No bo to już nie zostanie taka bez niczego. Tylko to jest ta pętla. A postaramy się jakoś tak to zrobić, żeby nie było problemów z tą pętlą. Ale się postaramy i koniec, kropka. Okej, czekaj. Może zacznijmy od tej strony. Dobra. O! Jakoś to może wejdzie, czekajcie. Tylko jeszcze tutaj zróbmy instant bady. I tramwaj trzeba przywrócić. Co to, ja nawet nie wiem, czy tutaj coś jeszcze jeździ. Zaraz zobaczymy. No dobra, coś jeszcze jeździ. I teraz według mnie powinno to trochę się usprawnić. Chociaż w teorii. Idealnie byłoby to ulepszyć, ale jak się pojawią tu światła... Aha, to nie było to. Chcemy ulepszyć. No właśnie, dobra, to nie. Dobrze, nie jest źle. Widzę, że trochę to uswobodniło i jest już ruch. Co prawda rozwaliło nam tu dosyć dużo przystanków autobusowych. I nie wiem, czemu jest tu inna droga niż tu chyba. Chociaż czekajcie, co to jest? O, dobra. Jest to samo, jest. Może to była jednokierunkowa? Może? No nie wiem. Tak czy siak, według mnie teraz powinno to trochę się lepiej rozładować. Jakaś jest w ogóle tutaj fala też uciekania z tego miasta. Nie wiem, o co im chodzi. Dobrze, co do korków? Tego się obawiałem.
Która droga jest tu bardzo obciążona? Ta. Dobra, jest trochę miejsca, możemy się to udać. Tak, za dużo wyburzyliśmy. Zabijmy to mniej więcej w tą stronę. Teraz tak to podnieś i weź tu jeszcze mniej tyle miejsca, ile jest potrzebne. No dokładnie. Dobra. Tak, tyle powinno wystarczyć. Tu do góry. Dobra, inaczej. Zrobimy to od tej strony. Tu do góry. I teraz jest magiczna opcja wyłącz przyciąganie. I jak najszybciej w dół. Aha, dobra, nie, nie podoba mi się to. Dobra, może inaczej, może od dołu. Czekajcie, jeżeli weźmiemy sobie stąd w dół, to czy to nam się uda? Nie. Może jeszcze stąd. O! Jest coś. Teraz z drugą stronę i jak najkrócej. Dobra, coś takiego. Teraz jedyne co musimy to podłączyć to. To. Spokojnie, te tramwaje będą miały jak jechać. Bo te torowiska się ustawiają tak dziwnie. Dobrze, włączyliśmy przyciąganie i będzie teraz prościej do góry. Albo i nie. Dobra, nie. Z niego. Szczerze powiedziawszy, już byłem ciekawy, kiedy ten odcinek się pojawi. Właśnie z korkami. Bo u nas tak to jakoś w tym mieście tych korków nie było. Dużo. Dobra, jest to. I teraz tak. Idealnie by było tu zrobić autostradę, która po prostu będzie w to wjeżdżać. No i tak się też uda chyba. I w drugą stronę autostradę i po prostu wjazd. Tak, tylko to w drugim kierunku. I tutaj te sklepy, powrót. Tutaj dobra, takie i tu będą takie. Tutaj jakieś domki. Dobra, powiedzmy, że jest tu dobrze. Powiedzmy. Dobrze, jak się to wszystko już poustawia, te przystanki i takie tam, to trzeba będzie po prostu poprzestawiać. Tutaj jakaś trasa zawracana i dzięki temu będą tutaj światła, ale tu też. Widzicie, chyba jakbyśmy to zrobili w ogóle tak, po pierwsze, trzeba to wyciszyć. I tu zrobimy. I teraz nie po. Tak, tu nie będzie świateł i tu też nie będzie świateł. Tak, to przyspieszy im trochę czasu. I to jest chyba trochę za dużo te rondo. Sądzę, że jak spokojnie takie zrobimy, to to spokojnie obsłuży to wszystko. Tak. Dobrze, tak. Tutaj trochę rozładowaliśmy korki. O, tu jest mało. Tutaj jeszcze jest kiepsko. Tu możemy niby zrobić to samo. Ale może nie teraz. Może w kolejnym takim odcinku, bo już taki pewnie odcinek może tutaj trafi. Tu jest coś nieciekawie. Tylko, że to jest, nie jest moja wina z tego, co widzę. Dobra, tak. Wywal, wywal i zrób tu trasę do góry. Z tym, że tak, byśmy zrobili sobie tu. Okej, okay, nie. Dobrze, to od razu stąd do góry. Nad tym i w dół. I podłącz z tym. I heja. Tak. Dobrze, to trochę może przyspieszy, ale najważniejsze, chyba wiem, czemu to jest. Czemu tu jest taki brutalny zakręt? Zawsze my tu zaokrąglamy te zakręty, nie bez powodu, po to, żeby to szybciej jeździło. No, powiedzmy, że teraz może to trochę będzie lepiej.
Ja wiedziałem, że to się kiedyś tutaj tak stanie. Bo tutaj są te skrzyżowania troszeczkę za blisko. Dlatego tą autostradę podłączymy od razu w inne miejsce. A mianowicie tu. Natomiast co do tego, no to można by było zrobić to tak. I czekaj. Aj. Pospieszyłem się. W dół. I weź to teraz jakoś podłącz. No bardzo długie. I jeszcze raz. Także przypominam jeszcze raz, jeżeli ktoś jeszcze ogląda, że zapraszam na live'a w sobotę o godzinie tam 20 powiedzmy. Jakieś pół godziny pewnie będzie. Tak, tutaj się trochę rozwaliło. Tak, zacznijmy od tego, że tu chyba musi być jednak ta duża droga. Ciach, 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 ciach. Rowerowa, czemu nie? O, może być takim z rowerami. No, to tutaj mi się tu przyda. Bo trochę to rozładuje może korki. Ulepsz, ulepsz. No dobrze, to tą sobie dojadam już. Jakoś się im uda, tak? Tak, tu jest duże skrzyżowanie. Tu zrobimy im zjazd też taki. I z mojej strony to chyba będzie tyle tutaj. Tu można coś zrobić. Czekajcie. Mamy tu drogę z fajnego mleka tam z czasem. Dobra, no to skończymy. Nie zrobimy dzisiaj wszystkich korków. Z tego co widzę. Start. I tu. Wybuchnął drogę. I powinno być lepiej. Teraz wszystko się przerzuci na tą drogę, ale no dobra. Jakoś tu jest w ogóle dwójka, ale tutaj nie będzie tej okrągłej dzielnicy, jakby coś. Bo zaczęliśmy od jedynki i tyle nam tu chyba wystarczy. Popyt nam spadł do zera. Właściwie to nie widziałem, czy on się tutaj ruszył w trakcie odcinka trochę. Ale jest dużo ludzi, przychodzi, więc dobra. Dalej, kolejne miejsce, gdzie są korki. No dobra, tutaj to jakoś się już ustabilizuje. Tutaj. No tutaj, jedyne co możemy zrobić, to po prostu to podkręcić do dużej drogi. I heja. Dalej. Tu jest w ogóle, czekaj, czy tu w ogóle cokolwiek jeździ, jakikolwiek tramwaj, bo. Dobra, puściliśmy coś. Tu jest bardzo wykorzystywane elementy drogi. No tutaj na przykład ta trasa. Ja tu się trochę namęczyłem, żeby ją tak ładnie wybudować, a koniec końców, no mało co tu jest. Tu jest jakieś. Nie wiem, czemu to jest czerwone. Szczerze powiedziawszy. Tu jest to nasze mega, mega rondo, ale jest spoko. Tu jest pusto, a jest czerwono. Nie wiem. I tu jest niespoko. Nie ma. Zobaczmy tak. Zacznijmy od tego, że to sobie przeniesiemy. Ja mam plan, co tu zrobić. Bo ja bez planu, no bez przesady. O, ten żółty trzeba byłoby przenieść tu, póki co. I teraz idealnie to będzie nam tu. To będzie bardzo wielkie skrzyżowanie teraz. To wczepić jakoś tu. Dobra, czekaj. Zróbmy tak. Wyłącz przyciąganie, włącz pauzę, bo tu się zaraz wszystko nam zbuntuje. Wiem, że potrafisz. Tak i tak. I tutaj te. To. Dobrze. I jeszcze do ideału nam tu potrzeba. Dobra, zaraz będzie 30 minut. A ja to jeszcze muszę dzisiaj wysłać. No to zaraz skończymy. Tak. Jakoś tu przystanek. Czy coś jeszcze tutaj trzeba? Czekaj, czy ten biały tu zakręca? Tak.
Okej. Okay. To możemy cię wrzucić na ten sam przystanek. I ty też tu skręcasz. No to ciebie też tu możemy wrzucić. Powinno być teoretycznie lepiej. Oj, tam jakiś tramwaj miał Friza. Teraz tak, tutaj jak jest z przystankami. Tu jest żółty. Dobra. Te trzeba poprzestawiać. Żeby tu nic Friza nie dostało zaraz. Tak, tu jakoś ma żółty dwa przystanki pod rząd. Nie, dobra, ten to trzeba usunąć kompletnie. On tutaj jest zupełnie zbędny. Właśnie, czy was można podciągnąć? Ciebie bym podciągnął chociażby. Dobra, ty już sobie tutaj zostań, przystanek. I tu będzie ta sama zabawa. Z tego co wiem. O. Nawet nie jest aż tak tragicznie. I biura, bo tutaj jest skończona to co prawda, te dzielnice, ale jak widzicie cały czas są problemy. Dobra, jest 30 minut, a jeszcze musiałbym... Dobra, wiecie, dzisiaj będzie zwykłe zakończenie, bo dzisiaj trochę mam mało czasu. Bez timelapsa. No tak trochę dziwnie. Dobrze, zastanowię się jeszcze. Z tym timelapsem. Dobra. Jest. Lecim. Lecimy. Dobra. Czy jeszcze gdzieś korki? No dobra, to chyba tyle z tych korków. Tam jest po prostu dużo skrzyżowań. Tu. Hu. No tu jest korek. Nie wiadomo czemu tak właściwie. Dobra, tym się później zajmiemy. Tu jest skrzyżowanie. Tu coś jest. Dobrze, to ostatnią rzecz, jaką dzisiaj zrobimy, to będzie to. Czyli rondo. Tutaj. Tak, trochę dzisiaj rond tutaj powciskamy, bo ronda powinny, przynajmniej powinny, pomagać. Tak. Dobra. Czyli tu, tu i tu. To też wybuszne, bo tutaj też musi być tak samo. Dalej. Gdzie to jest? To. Ciach, 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 ciach. Dobra, podłączone i kolejne to będzie jest tu. Jest tu. Wjazd tu i wjazd tu. I na samym środku to będą te tory tramwajowe. Idealnie. Teraz wystarczy tylko pozajmować kawałki tym, co to było, czyli do kawałków jest wypełnienie. Ciach, ciach. Tutaj chyba też. I tu. Dalej, co tutaj jeszcze jest? Tam są domki. Tu są jeszcze biurka. I tu były domki. Domki, domki. Dobrze, powiedzmy, że to powinno nam lepiej działać. Powiedzmy, bo wiecie, to nigdy nie wiadomo, jak to będzie. Czy tu się nam zrobiły światła? Tak, tu się nam zrobiły światła. No dobrze, to poczekajcie, jeszcze do ideału. To sobie tą trasę tramwajową przekręcimy tu i będzie idealnie i tą drogę tak samo sobie przegabacimy tam i po prostu będzie wszystko, jeżeli coś gdzieś chcesz jechać, no to jedziesz tu na te skrzyżowanie, jeżeli się uda, czekajcie. Ej, gra. No przecież dobrze wiem, że tu się uda. Dobra, nie. Tak, może, czekaj. Dobra, inaczej. Tak i tak. I teraz sobie kręcimy. Zaraz się uda. Ja to wierzę w ciebie, gra, tak? Mhm.
Jest. Nie. Jest. Nie. Jest. Nie. Jest. Nie. Jest. Dobra. Domki już pędzlem dużym, bo już mi się nie chce tutaj naprawdę zaznaczać. Dobrze. To byłoby chyba na tyle z dzisiejszego odcinka. Czekajcie, jeszcze ile jest, jak tam z korkami? Tak, tutaj. Są jakieś dwa przystanki, które się trochę spaliły. Pewnie to są autobusowe, bo tu jest w ogóle, jak widzicie, wielki magiel. Tramwaje tutaj jeżdżą w tą i w tą. Dobra, czekajcie, ale jeszcze sprawdźmy sobie, gdzie są korki. Tu są korki, bo tu jest jeszcze zajezdnia. Co do tej zajezdni, my tutaj jeszcze spędzimy trochę czasu, żeby to lepiej wyglądało. Tu się w ogóle tym nie zajęliśmy i tym mostem, bo to też jest problem. No i tutaj trochę jeszcze przemysłu. Dobrze, ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jest 35 minut na moim zegarku, więc wystarczająco jak na dzisiaj. Timelapse'a nie będzie, no bo robiliśmy tylko korki i zbytnio nie mam pomysłów, co bym mógł wrzucić. A poza tym, jak już mówiłem, mam mało czasu, będzie live w ten weekend, na który serdecznie zapraszam. No i teraz czekajcie, znajdźmy teraz coś, co dzisiaj jeszcze robiliśmy. Tutaj nie, to mi się nie podoba. O, jest nasze rondo. To tutaj, bo tutaj się więcej dzieje. Dobrze, ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!